24 listopada 2023, godzina około 18, rynek Starego Miasta. Pierwszy dzień, w którym rozpoczął działalność jarmark bożonarodzeniowy. Wchodzę pomiędzy stragany. Widzę. Czuję zapach mlecznego wina. Na wprost stoją w kształcie buta kubki do picia grzanego wina. Domek pod krasnalem. Grzaniec świąteczny, pojemność 0,2 litra, 15 zł. Grzańców jest 9, napoje bezalkoholowe, czekolada i tak dalej. Ceny od 15 do 19, gorąca czekolada z amaretto. Prawie wszyscy chodzą z kubkami w kształcie butów krasnala, a obok na karuzeli świątecznej Fantazja chodzą dzieci, bo to ich świat. Fantazja, jedna osoba 15 zł. Po kolejne małe osoby wsiadają. Wybrały policję. Będę jeździł jako policjant. Na pięterku czerwone światełka. Gofry. Fryciarnia obok. Łoś w czapce na górze. Grzaniec wrocławski. Czekolada mleczna. Pies daje głos. A obok widać parujące, gorące szaszłyki, patelnie pełne szaszłyków, kiełbasy, mięsi różnych, frytki, kiełbasa, warzywa. No i tutaj jest realizowane zamówienie. Kolejna potężna patelnia. Na niej golonki, obok kapusta kiszona, coś przypominające bigos, ale nie do końca. W drugiej części patelni ziemniaczki, muzyka, no i tak wygląda. Zaczynają wszyscy od wina, pojedyncze osoby kupują szaszłyki.